Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jest ze mną Lukas Dzień dobry I Repus Salam aleikum Czy coś tam I lecimy dalej z... Aleikum o, salam pauzuj, Lukas Już nie, no nie będę je, Znowu pauza Znowu pauza Lukas jest Lucas, to <laughs> Nie ma <laughs> Sfauzował tu grę, coś tam robi Co to się dzieje tutaj A w sumie to patrzcie, Miłość Afryka dostaje w dupę znowu W sumie tak jak Stania. To o czym On... się rozmawiamy? Nie wiem, miałam pomysł. Urepus nie Repus mnie wymęczył serią z CK2. No Właśnie. było świetnie. R Zob bardziej. Zobaczycie u nas. Właśnie. Znaczy, Lukas kiedy? ma więcej widzów, więc się raczej nie opłaca. Kiedy, kiedy, kiedy? kiedy, kiedy to? No jutro, czyli jak to oglądacie, pewnie już jest. No to widzicie. No, no, możliwe. To jak oglądacie, to, to pamiętajcie, że u Repusa i Lukasa jest seria z CK2, więc możecie sobie zobaczyć. A szczególnie u Repusa. <laughs> Zwłaszcza. On przynajmniej A... wie, co robi tam. Tam widzę, jest strasznie dużo książek tam polecali w komentarzach. powiem wam, jak no? gadać o tych książkach. Dużo różnych tak? autorów, tak, no? A co, czekaj, odpalę sobie. Muszę zobaczyć tam. I, i... Pod dzisiejszym i pod, pod poprzednim odcinkiem tak samo. Okej, okay. dzisiaj biją, ale tak naprawdę to imperialne imperium jeśli nic się nic nie wydarzy, to tutaj tak naprawdę do samego końca nic nie będzie tutaj robiło, tylko po prostu podbijało wszystko dookoła. Nie, nie padnie na pewno. Ale jakoś to trzeba przeżyć, bo... Pewnie jakiś Wizby napisał, ej Wotan, no nie dojechali do końca, a moje państwo by wygrało w te cztery ostatnie dni na pewno. Aha, no nie no wierzę mu na słowo. Na pewno, ej no, jest szansa na regencję, albo coś. O właśnie, to chciałem dogadać ostatnio, że chciałem tego, Ja, Inkwizytor, przeczytać. Ko no, o, to jest no, wyjebiste. Też słyszałem o tym, wiesz? To jest wiebista. A widziałem jeszcze w Ampiku jakąś książkę, sześć dych ponad 1000 stron, tam tysiąc pięćset, więc więcej niż Biblia chyba. Nie, ale inkwizytor jest bardzo fajny, tylko że jest zagmatwany, bo jeżeli bierzesz kolejnością wydawania, nie, to ona jest różna od kolejności chronologicznej wydarzeń w Inkwizytorze. Na przykład teraz jest najnowszy jest Kościany Galeon, który się dzieje gdzieś jakby w połowie serii, a to jest najnowsza książka, nie. W ogóle na początku była wydana już, jak on jest. Ten Mordimer Matterlin jest inkwizytorem. A dopiero potem były wydawane książki, gdzie, krótkie opowiadania, gdzieś on się starał być tym inkwizytorem, tak? Tam, jego przygody przed. To jest miła faktu, że to jest jedna z moich ulubionych polskich serii. Bo jest bardzo fajne. Będę musiał sobie sprawdzić ją naprawdę, bo dużo osób mi polecało z tego, co pamiętam, a nigdy jakoś nie spróbowałem. Ale to serio, nie, bo ona jest tak popularna, że myślałem, że każdy ją znano. Mm. <laughs> czy znaczy, ja znam ze słyszenia, ale nie czytałem. No i mam audiobooki wszystkie. Jak chcecie, to mogę wam dać. Mogę e, czytać. Chociaż to jest chyba pod podchodzi, to nie wiem czy mogę. No. <noise> mam z audioteki kupione wszystkie. Znaczy ja oczywiście każdy program, którym montowałem kiedyś na YouTube i tak dalej, to kupiłem. No pewnie. A nie? Mamy Wega za kilka tysięcy no, też. No oczywiście, Premiere Pro co chwilę, co miesiąc płaciłem. Pewnie, czy A Ad dołupino. Tak no tak, oczywiście. Ale nie powiem Ci, Lukas, co do książek, to ja wolę jednak mieć w tego książkę w ręku, niż audiobooka czy Ja też. E, ja nie. Za dużo pracuję z oczami. Uh -huh. yeah, yeah, ja już tak. od jakiegoś czasu doceniłem. Ba... Zresztą, a, audioteka robi bardzo dobre audiobooki, więc. Oczywiście, znaczy, tak... kilka audiobooków słuchałem, ale jakoś tak wolę sobie książeczkę wziąć. Chyba, że to coś, drugi raz wiesz, coś czytam, czy tak dalej. Czy... A, Lukas, a jak gadałeś są... wczoraj o tej trylogii Czarnego Maga, to czytałeś prequel do tego? Eee... Uczennica Maga? Bo no co się zaczyna od tam, że ona rzuca kamieniem w kogoś tam? Nie, to, to jest właśnie trylogia Czarnego Maga. A uczennica Maga to jest to, co działo się 700 lat wcześniej. Nie, co nie czytałem. A to, bo to jest zarąbiste takie, to jest najlepsze z obu, obu trylogii na razie, według mnie. A to jak wyjdzie, audiobook to pewnie przesłucham, no serio, ja to, to jestem fanem audiobooków. No to wiesz, mogę sobie poleżeć. Ja, pamiętam że, ja są... pamiętam, że kupiłem chyba drugą część książki przez przypadek Biedrońca, bo była tania, chyba 15 zł, czy ileś tam, czyli grosze. I tak zacząłem druga część, no to kupiłem od razu całą trylogię, później kupiłem od razu drugą trylogię i kupiłem prequel od razu. Aha. Ja audiobooki pamiętam, że kiedyś Harry Pottera sobie słuchałem i przed snem, co nie? I zawsze jak zasypiałem podczas słuchania tego... Nie wiem, tak Budziłeś... dziwne, takie dziwne sny miały, naprawdę takie jazdy w tych snach były, że ja pierdzielę. Pudziłeś się i miałeś spoiler od razu. Mm. <grym 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 nie, ale ja, to ja przeczytałem powiem wam. Hargo, normalnie książkę kilka razy, to audiobooka to tylko tak. Nie, no, książkę też czytałem kilkanaście razy. Zresztą ja do tej pory mam tak, że, kurka, ja mam jakieś ten, no na przykład AHI, to ja mam zarówno książki, jak i audiobooki. A to dlatego, że jednak, audiobook, jak jest dobrze zrobiony, jest dobry lektor, to zupełnie inaczej się to odbiera, powiem Wam. To jakbyście oglądali, słuchali jakiegoś dobrego kabaretu często, albo jeżeli wiesz, jest jakiś taki autor, typu właśnie Ziemiański, który ma dość specyficzny humor, nie? W no. tych swoich opowiadaniach ma ten, ten no, taki dość spory sarkazm. A też osoba, która dobrze czyta te audiobooki, może właśnie taki klimat też dołożyć. Tam ja pamiętam Harry Pottera, chyba Fronczewski też zrobił, czy nie pamiętam. chyba on albo ktoś inny. Któryś tam taki do dobry właśnie gościu, który fajnie... No ja mam czyta. takich trzech, czterech tam... Y Ulubionych, ale w tym momencie totalnie mi wypadła ich no imię, nazwisko z głowy. Imperium postanowił właśnie... po sobie walczyć z całym światem, tak naprawdę. No wszyscy na nie walczył, bo chwilę z nimi walczyli. Tam z Imperium i właśnie, a cały to walczą. No i Sali jeszcze po ich nie jest. Kasacja Remigiusza Murusa widzę, że też polecają. No mhm. to, to też Ci polecam, bo dobra książka. A czytaliście coś ze Star Warsów Uniwersum? Nie. Ja. Tego? Star Warsów, uniwersum, Star Warsów. Nie, no, ja tylko komiksy. Ja się muszę przyznać, że ja nawet filmów nie oglądałem. Ja... O, ty. Jak to tak, przecież to. Jest... Jakoś nigdy nie miałem wiesz, okazji, czy sobie nie włączyłem po prostu. Najgorsze... Kurwa, do kina jedź, a nie. Uch, Najgor... no, ale to tak, do kina co dane, no, no część tylko. Jak starych nie oglądałem, muszę jakoś od. od Najgorsze zacząć. to było, jak Kumpel się przyznał w klasie, że nie oglądał Star Warsów. Jezus smarnia, ale już nie miał tej przyjemności z oglądania. <laughs> Wszystko mu zaspoilerowali. No tak. To zginął, kto był czyim ojcem i tak dalej. No to właśnie takie spoilery, to wiadomo już. z Zneta, co nie? I tylko siedział załamany. No wiesz, no, jak się tak późno idzie oglądać takie filmy, więc wiesz. Zbyt bardzo ludzie ufał. A tego już nie ogląda, bo trochę spoilerów ma, więc tak się nie by było. A czy najlepiej jest, jest mieć taki porządek maczety w tym Star Warsach, że oglądasz czwórkę piątkę? Później dwójkę, trójkę i szóstkę na koniec. A jedynkę w ogóle omijasz, bo jest do dupy. Ja bym powiedział, że dwójkę jest do dupy. Nie chłopie, jedynka, co tam jest? Znaczy tam są wprowadzone postaci, które nie mają większego sensu. No qui Jin kończy się. Darth Mal kończy się. Kto tam jeszcze był? No kurwa tego, Jar Jar'a to lepiej nie wspominać. Bo Jar Jar to jest mój ulubiony, moja ulubiona postać. Oczywiście, jej. Misa going home. No właśnie. bo jak było w ten How Should it. Jak to było kurwa Hisze, jak to powinno się skończyć? Oglądaliście to? Tak, chyba. I tam było ze, i tam było ze Star Warsów wtedy. Najlepszy z tym Jarem. Dżar no, ale to on ze wszystkim robił te przeszupki. No, no to tak. jest genialne. Ale jak, z, jak mnie z tym Jar'em dżar podobał? W każdej części go uśmiercał u siebie. I na początku jak zginął ten Jar Jar i tam mówi Kwagon, no, poczułem że nagle milion osób odetknęło z ulgą. No racja. Zginął Lord Sithów. Oh. Albo w Trójce jak tego, zabili Imperatora tego Palpatina. i... Później, Palpatina. nie chciałem spoilerować, ale spoko. Ale w sumie każdy już to chyba wie. Nie, poza ja nie Wotanem. Poza, poza nie Nieważne. I, I później ten Jardzar się pojawił. Windu mówi, no w końcu zabiliśmy tego Imperatora Sithów. A Jarżę się pojawia. On nie był imperatorem sitów. Misa jest imperatorem Sithów. I, I Windu go zabił. To było piękne. Ja to po kilka razy oglądałem. No powiem wam, że imperialny imperium, imperium ma problemy. Ma Dużo problemy? No właśnie, no Dużo właśnie, wróćmy imięków, do gry. Już jeszcze tutaj buntownicy. No to może się rozjebie, no. A, a, albo było tam też, że co zniszczyli tą gwiazdę śmierci, e, tą torpedą jedną, co LUK zniszczył. Boże, weźmiemy. No, e, ten, e, to, to później było. E, Zbudujmy drugą gwiazdę ta. śmierci, To można zniszczyć dokładnie tak samo. No tak. <laughs> ta. Czy nie ma żadnego otworu, gdzie, który, przez który mogłaby być zniszczona gwiazda śmierci jakimś e, szczęśliwą torpedą? Nie ma, zbudowaliśmy nowy, który ma teraz cały otwór, gdzie może lecieć cały statek. A to świetnie, co? Nie, ja, ale te motywy Gwiazdy śmierci to po prostu mnie już rozpierdalają. Przecież no przecież na w tej najnowszej części no ta, zrobili zamiast gwiazdy śmierci zrobili planetę śmierci. No bez jaj. Star Killer. A czy star killer to ogólnie miał się nazywać Luke? Na początku. w pierwszych planach, że to miał być Luke star killer i on miał być generałem rebelii nie wiem już jak tamten, ale mi chodzi o to, że to jest fajne, bogate uniwersum, nie? No ale ty zrobił jakieś gówno po prostu. Ale po prostu wiesz, to jest takie, jeden motyw i co ci są. Zresztą jak oglądasz tą siódmą część i potem sobie obejrzysz, nie wiem, właśnie trzecią, czwartą, nie, nie, czwartą, piątą, szóstą, to jest tyle nawiązań w tej siódmej do tych trzech części, że to jest jakaś no masakra. Ta. A czy na przykład jak było w trzeciej, pamiętam jak walczył o wan Anakin, to był po prostu balet. Oni tam tańczyli, nie walczyli. A w siódemce to, to już był taki plus, że oni na serio chcieli siebie zabić tam Kylo Ren z tym finem. No. A bo cicho, bo nie wiem o co chodzi. Znaczy... wiem. Znaczy, ja tak miałem ostatni, ja siedziałem po prostu. Dlatego no, wiecie, jedziemy po mamy, pokazałem ludziom coś, co tu się dzieje. A, i tutaj przemilczał no, nasze dyskusje. Właśnie. No, to ty popatrz na grę, tutaj pogadamy. Zrobimy show. Oko, widzowie tam posłuchają. Ci co oglądali, pewnie będą tutaj. Świetnie. Jest, świetnie, 250 tysięcy weszło na inną wysepkę. No. Żeby ją zająć na ten aland pomiędzy Finlandią a, Nor a Szwecją. Też jakby tam jakieś statki zablokowały, to by była Beka. Już po imperialnym imperium wtedy by było. Imperialny imperium już wojny nie prowadzi. Ale cygana... Cygany tutaj upadają. To dobrze. Nie wiem, ja to powiem wam jeszcze, że, że mam. Nie wiem, a znacie taką serię zwiadowcy? Nie. nie. No właśnie, ja nie wiem, bo na audiotece to też jest, to jest aż 12 chyba części. Nie wiem, niby wszyscy tak w komentarzach tam to chwalą, ale ja przez pierwszą część nie jestem w stanie przebrnąć. Mam wrażenie, że to jest jakby takie opowiadanie dla 16 szesnastolatków. Albo w tym kanonie w ogóle Star Warsów było coś takiego, że pomiędzy szóstą a siódmą częścią e, tą galaktykę najechała w ogóle inna galaktyka. Tak. No i ten... A to dlatego... już poza kanonem to jest, obecnie. Obecnie, tak, ale wcześniej nie było. I było coś takiego, że jak tam ta republika z tym imperium toczyła wojnę, już po szóstej części, bo tam nie było tak, że imperium od razu upadło i tyle, tylko istniało nadal, tylko o wiele słabsze, to przyjechała tam te stworzenia z innej galaktyki, bo ich galaktyka została zniszczona. I oni potrafili terraformować planety, i w końcu terraformowali jedną planetę na podobieństwo swojej rodzimej planety i tam zamieszkali. Tak skończyła się wojna. Nikt nie mógł ich pokonać. No, tam było coś takiego. Że tam było chyba tak, że ci Jedi prawie wyginęli podczas tej wojny. Na, nawet Republika się połączyła z, z Imperium No pamiętam, Coś tam też było. Że, że, pamiętam, że tam były te jakieś zarazy na przykład. Y... No, albo było raczej, że ich statki to były żywe organizmy, ich tarcze to były mini czarne dziury. No, coś takiego no. Znaczy to jest w tym y... Knights of the Old Republic dużo z tych elementów jest wziętych w tej grze MMO czyli znaczy, to jest 3000 lat wcześniej chyba. Wiem, ale coś zmienia fakt, że dużo zaczerpnęli takich rzeczy. Tak, ale to było akurat. Mi się podobało, że tam sobie żyło spokojnie Imperium i replika po siebie. Nie były w stanie pokoju, czyli już sobie żyli Sithowie i Jedi. W filmie to było niedopuszczalne, że sobie te, tak żyli. Znaczy w e tym Knightach? Znaczy, e czyli e okresie? The, The, Old, The Old Republic. O MMO mówisz, tak? Czy o single? Ta. No to MMO, tak. Znaczy, najpierw było tak, że żyli w pokoju i dopiero wojna wybuchła wtedy. Dobra, zmijmy temat na coś, co Wotan też się może wypowiedzieć, bo w sumie jego seria. Ja, to, ja to tak słucham was że żywo rozmawiacie o tym, więc czemu by nie? A bo to jest, mówię do no, bogaty uniwersum, no. no. Co nie, mi się no podobała ścieżka Sita, kurwa, w tych Star Warsach, MMO. To jest najlepsza, no. No, bo tam było u Jedi. uratuj tego, uratuj tego, pomóż temu, a tu jest... A tego tego zabitego. Albo, albo jak się zaprzyjaźnisz z jakąś tam dziewczyną, później podchodzi tam ten twój tam nauczyciel i ją zabije. Ale to było mocne. No, <guletra> kurwa, tam jeszcze chyba jej życie ratujesz po drodze, czy coś takiego, albo ona tobie. No, ta, ona ci pomaga, czyli stawia się za tobą. No, a po, <guletra> po prostu jedna z lepszych scen. Albo później jak mu grozisz, po prostu w twarz, zabijecie. To on jest się epickie. śmieje? No on no cię w dupia, bo nie wiem, przychodzi na nauczycielka, no i musisz zabić swojego pupila. A czyli miał tego pupila swojego i ona go zabiła. To było epickie. No. no imperialne imperium, weź coś podbi. Tutaj leczy rany teraz. Leciło, Tuż chobici lecą Traciło? na cyganów. Czyli znaczy, dużo wojska straciło i. W wojnie znaczy, tylko mnie, nic. Mnie miało bunty na wschodzie, widziałem, ale to były takie po 15 ale tysięcy czy na nic. były. A no już ta. mają 400 tysięcy ludzi, to. A, no zobaczcie, jak się rozrasta tam na południu, jak to kolonizuje. To no. nie, nie można zobaczyć, ile kolonii naraz robi. Można. Też nie wiem, on mi to mapę pewnie tutaj dopiero pokazało. Trzy na raz. Tak, trzy na raz. Ja klikać nie będę, bo to. Sobie wolniej tutaj widzę, że chodzi, jak ja zaczynam klikać. Ale w tym dore mi się to nie podobało, że wchodziłeś do nowej lokalizacji i od razu 15 questów. Nie ogarniesz w ogóle co to za questy na początek. Ale ja mam wrażenie, że jeżeli o samą grę, tak, to dobrze były zrobione te lokacje pierwsze i te trochę dalej. Potem ten środek to kurwa ma, ja w ogóle tam się nie potrafiłem połapać. No i końcowe lokacje, jak tam już do te rajdy dochodziły i tak dalej, też były dobrze zrobione. A ja te skończyłem tej... na parenastym levelu chyba, ale nie dam głowy uciąć. Nie, ja to chyba 3 czy 4 postaci wymaksowałem sobie, trochę porajdowałem, ale tak czy siak WoW ponad wszystko. Lineage 2, Ion lub Hellbrief, jeśli chodzi o mnie, jeśli MMO. Tylko Margonem. A jeśli najlepsze to, że niedługo startuje nowy serwer z Hellbrief, to pewnie pójdę grać. To jest A. taka stara gra, że ona, ona już tego, ani widzów, ani większej popularności nie złapie na pewno. To jest, wie, wiecie, takie stare bardzo MMO, które no już grają tylko te osoby, które kiedyś grały i mają sentyment do tego. Nie, ja mówię, no ja to głównie przez te wszystkie takie urozmaicenia dla graczy, znaczy ułatwienia dla graczy. Typu właśnie znajdywanie tych grup rajdowych, znajdywanie wspólne questowanie, tak? Możesz sobie robić takie premade grupy, nie? Że mhm. robisz i ze wszystkich serwerów ci szuka osoby, które chcą na przykład zrobić tego samego quest'a, nie? Mhm. I to jest najlepiej zrobione ze wszystkich. Zresztą w ogóle tam jest tak, że świat masz fazowany, jakby to Ale się nazywa. O, ci chodzi teraz? Tak, owowa. Że świat masz fazowany i możesz jakieś. Yy, dla innego fragment mapy wygląda gracza, niż dla kolejnego gracza, który na przykład porobił questy, które posuwały fabułę danego regionu do przodu, nie? Aha. Fajne. No fajne. Ja Nawet ci Linę bardzo lubiłem za to, że idziesz gdziekolwiek i się możesz z kimkolwiek napierdalać gdziekolwiek. A no tu na serwerach PvE w ogóle masz tak PvP w masz tak samo. Na serwerach PvE masz do tego regiony, no. wojny, kurde, o, <coughs> zamki w Linez Dwójce po 500 osób na stronę. No tu tak jakbyś chumara. chciał grać w Guild Wars te y dwójkę, które są darmowe przecież. Tam masz gigantyczne World with World with World. Tam tam toczysz dosłownie wojny są w potężne fortece, do zdobywania i tak dalej. Tak samo było w linież Dwójce lub w Wajonie W Ionie to naprawdę tam... Tam to bardzo, bardzo dużo się zajmowałem, jeśli chodzi o właśnie w Siege, bo na początku polskiego serwera to byłem w jednym z takich mocniejszych e, klanów. Pamiętam, że w, tak jeden dodatek doszedł to właśnie dzięki mnie podbilić. Moja, moja rasa tak jakby go podbiła, bo jako jedyny chyba tam zająłem się kowalstwem czy czymś takim i stworzyłem takie bronie do obrężnicza. I dzięki temu podbiliśmy właśnie jako Mi się tam to... gameplayowo podobało Neverwinter Online. A tylko gameplayowo. Fa, fa, fabuły tam praktycznie nie było. Ja bym ja trochę tam znudziło. Ja mało co na fabułę patrzę w MMO. Dla mnie MMO musi mieć po prostu endgame dobry. Że w Star Warsach była dobra fabuła? Pamiętam, jak kiedyś Warcrafta kupiłem, miałem chyba ile? 12, nie, 13 lat. To próbowałem czytać te teksty i fabularnie ogarniać. Nie, ja, to I... trzeba przyznać, że Star Wars mają bardzo dobrze to zrobione, poprowadzone jak taką fajną historię. Endgame też mają mnie, mają rajdy, mają dungi. PvP też mają rozbudowane. No tylko to jest inny uniwersum, nie? W zasadzie. A mi się o, właśnie w tych Star Warsach podobało to, jak byłeś tym uczniem i przy, wiedziałeś, że jesteś pieprzonym kozakiem i przychodziło dwóch, którzy chcieli się na ciebie zasadzić na życie, że muszą ciebie zabić. Jeb, zamordowałeś ich i byłeś, kurwa, pewnym kozakiem. <laughs> Mówisz. To jakieś małe wojny widzę. A? Libertaria ze Szab Szabolandią. to wiecie, taka bardzo malutka wojna. No tu na nie zmieniamy. Czy znaczy imperium już chyba ma ropę? Ja, bo już to bardzo mało widzę, ten, mogę się ruszać, żeby to nie. Ten. Im się mniej ruszam i patrzę, tym lepiej. Najlepiej znaczy jak ma... Czas leci. No. sobie mapę, tak wiecie, wiecie. Ale właśnie, ale żebyś wiedział, ale tak się że mam teraz otwart, że mam mapę na tym, na morzu, na plaży, coś się nie dzieje i dlatego tak szybko leci. To w sumie dobrze. przecież znaczy, znaczy, to my tak pogadamy. My sobie pogadamy, a tutaj wiecie, naj, najważniejsze, żeby jak najszybciej skończyć już tą wojnę widzą, bo... Tutaj moim zdaniem też się dużo nie zmieni, no ale muszę ją do końca dojechać, no bo jednak by widzę, potem pisali, że może by się jednak zmieniło coś. Przecież tutaj jest na 99% wiadomo, że Imperialny Imperium wygra. Może coś się zjebie totalnie. Unia personalna, czy coś takiego. Ale tutaj widzę lech piast niedługo będzie na tronie, więc da radę. <grytanie> Dobre połączenie. Lecha i piasta. O co tu poglądamy jeszcze? Bo wojen takich hmm. nie ma żadnych dużych. Ja bym porozmawiał o tym, że za Hitlera były mniejsze podatki. No były? I? Jedna trzecia obecnych podatków za Hitlera żyło się lepiej. <noise> to tak <zarazie>, komu. <noise> Wiesz, Korwinowi nie chodzi o to, że się jakoś lepiej żyło, tylko po prostu były niższe. Co jest faktem. No wiem. A czyli najgorsze jest to, że na YouTubie często banują nawet za samo słowo Hitler, no, jak znajdą. Tak, tak samo jak jest z tym, czy Hitler wiedział o Holokaucie, co nie? No. Jest nagroda, y, możesz chyba dostać pół miliona, czy takiego, jeśli udowodnisz, że on wiedział o tym. Bo nie, 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 serio? Tak, nie jest to pewne, czy, czy takiego było, bo chyba jest takie coś. Że jest nagroda, jeśli pokażesz ja fakty, dowody, że on wiedział o tym, to dostaniesz tą nagrodę. Bo moim zdaniem, wiadomo, moim zdaniem pewnie wiedział o tym, jak większość ludzi pewnie tak samo myśli, że on wiedział o tym, ale... Czy są fakty jakieś o tym czy wiedział? Jakieś nie wiem, listy czy cokolwiek, co nie? Jak są jakieś fakty, no to w ten cham jakieś nagrodę docenię. Ale nie jestem pewien, bo możliwe, że to po prostu coś wnecie jakieś wiesz, żarty. Nie wiem, pierwszy raz o czymś takim słyszę. Ostatnio tylko słyszałem, że będą trzyata więzienia za powiedzenie polskie obozy śmierci. O, to cześć. <laughs> Jednak się nie spotkamy w tej łodzi. A tu ma dopiero wejść, a w sens prawo jeszcze nie działa w sterzy, więc wiesz. No to jeszcze, jeszcze się udało ci się, a, tak? To. Tak. O, to sobie opublikuję wejść? to później. No, no właśnie, opublikuj to później. <laughs> jak już wejdzie. Na razie, Luka. Mówię to... to dnia 16, 16 08, 2016. Bipuje to, to, to tutaj. Wytnę to. To, to co robi, dzielimy się po połowie subami. Okej. Okay. <laughs> Plan. Dobra, mogę e... sobie to oddać nagrywanie z niedźwiedziem. Wyeliminowany cel. A powiedział mi się podpozował grę. Nie wiem czy chce. Patrzcie. Co mamy? Nie będzie. Koniec. Mm. <grym> Mam władzę absolutną. Ale że nie. Ja mogę spauzować. Ha. <grym> Czekaj, to ma Szwabulandia z szwabstwo niemieckie, z Shakuras ma wojnę. On taka malutka. A nie, to imperialny imperium też dołączyło. A to teraz, nie widziałem tego. Znowu wjeżdża ze swoimi, ile tam? 400, nie no, 500 tysięcy, pół miliona wojska, bo czemu by nie. Agno tak wesoło. I 450 Cześć. tysięcy manpowera, bo czemu by nie. nie. No nie, no to mówię, to imperialne imperium teraz jak, jak może przegrać, to jeśli jakoś uniepersonalnie dostanie pod kimś. Ale nie sądzę, żeby to by, tak się stało. O, no, to ma za dużą chyba, te, za duży prestiż ma. A. No, ale no mówię, musimy do końca jakoś dojechać, więc możemy pogadać o czymś jeszcze. O Hitlerze gadaliśmy, o Star Warsach, o który, których w ogóle nic nie kojarzę, gadaliśmy. I wygadaliście? Jak Wam minął dzień, panowie? Stali nic nie wiedział o Syberii. <laughs> Kurwa! Boże. Na pewno nic nie wiedział. Sam to ją wymyślił. No w ogóle. Co to Syberia? Da. On myślał, że Rosja kończy się na Uralu. A widzieliście ten nowy filmik z tego Mountain Blade 2? Nie. Z obrężenia. Było... A może widziałem coś tam jak staranem rozwalili bramę chyba, wiesz? No ja dzisiaj taką kompilację tych filmików z oblężenia jak tam właśnie szturmu. Ja pierdolę jak ta gra wygląda. Mm. Oj. A widzę... widzieliście nowe gameplay z Battlefield do jedynki? Tak. Z tej pustynnej mapy. Ta. Ja tego nie oglądam, bo chcę się kuś wadać i zaskoczyć. Mm. Ja tam hype buduję. Tak samo jak przed przykład 203 było. To ja w ogóle żadnego trailera nie oglądałem. Ja oglądam oglądałem. Ja trochę. <słuch> Jak ktoś pokazywał rozgrywki, to w ogóle nie chciałem patrzeć. No, Battlefield to wiesz i to tam na multiplayer. Czy no, w Battlefield to się nawalasz, a w tym bieźmie no, to mogli ci pokazać jakieś polery. Na przykład, jak no było właśnie. na początku, że był ten pierwszy trailer w ogóle i tam pojechałeś do Nowigradu i tam Dijkstra spotkałeś. Ja tak raz, od razu wiesz, jak di że Dijkstra tam będzie. Dwa i zu zupełnie inaczej go w książce wyobrażałem. Mhm. to jakiś grubas, bo nogę sobie połamał, znaczy, bo Geralt mu złamał. No. A tam to myślałem, że jakiś chudy, taki, kurwa, sprawny mężczyzna. Chociaż na walacie. No się widzisz, jak się myliłeś? No, całe życie w błędzie. No, bo nie w kanonie, no. A w książce myślałem, że Jaskier był blondynem. To z tego, że pisało jakbych, przy każdym opisie ja, Jaskra, że był blondynem. Tak? No tak. Nie, ja, no tu można wiesz, pracę napisać, takie fajne porównanie postaci tu i tu. To im mi nie pasował. Znaczy, bo zrobiło się tak, bo ktoś napisał. Komiks, taki chyba jak to, jakiś satrycz, satryczny o Wiedźminie i tam zrobił Jaskra właśnie brunetem. Później dodali Jaskra bruneta w tym serialu Wiedźmin. I tak to się zaczęło przekładać później. Ale o serialu to zapomnijmy. No. I o filmie. Był film? serial i zrobił film z tego. I to jeszcze bardziej bez sensu no. było. Pomyśl sobie, że to wszystko, co było w serialu. Zmieścili w dwóch godzinach, czy coś takiego? Nie ja no wiem, że było. <laughs> Był a, a, znaczy, w serialu to nie. serialu. masz z pamięci dobra. Tak, tak, tak. W serialu to niektóre fajne rzeczy były. Szczególnie Yennefer z Graltem. Taka zła. Takie w lubiłem lubię oglądać. Ty, tak się patrzę. A, dwa, nie kliknąłem. nie, kliknąłem. Nie na ten imperialny imperium patrzę, że przegrywa wojnę. Co nie? Ma zero, widzę tego. Polskora. A, wojsko trochę stracili do tysięcy. Troszeczkę. No, ale tak czy siak, oni mają przewagę. Nie wiem tak. A w myślę. ogóle ma wyjść ma być film nie, e, Wiedźmin mhm. właśnie z jakiejś tam opowieści, a później ma wyjść serial. Coś serial typu... To jakby był, to by było zajebiście po prostu. Znaczy robi to ten, jak to się nazywa? Ten co robił te... Animacje do Wiedźmina Dwójki, na przykład jak była tam to intro stworzył. Jak się on nazywał, kurźwa. Nie mam pojęcia. Od katedry koleś. Mhm. No też mi uciekło teraz. To w ogóle jest zaplanowany na 217. Tak? No, to film. Tomasz Bagiński, o. No, no właśnie, Bagiński od katedry, no. A to jest ta co? Nie wiem, czy dostała Oscar, czy nominacja do Oscara miała ta animacja polska. potem zrobił drugą tego spadającego człowieka. Nie, to się jakoś inaczej nazywało. Nie wiem. A widzieliście na YouTubie Doc of Man? Nie. A co? A Salad Fingers? Uwidziałem, Jezus Maria. Nie. To Salad Fingers, no to Dog of Men to jest a, animacja, w, może nie w, a w tym samym stylu, ale wiesz, tak samo poryta. Ale jakie to chore było, kto no, to by myślił. Fingers jeszcze, było chore. Jeszcze te dźwięki. Hmm. Full series, 1.10? Jeszcze raz? Taz. Salad Taz. Fingers, Full series, 1.10. Tak, tak, Ale to było chore. No. Dog of Men też jest takie poryte, znaczy to, to Dog of jest bardzo krótkie, co nie? Znaczy jest, a to jest fajne to... Jak to było? Free Happy Friends? Czy jakoś tak? Happy to o, Happy Friends, to happy to friends, friends jest w no, no, to zarąbiste. Właśnie widziałem, jak ktoś chyba na fakeu napisał. Jeżeli to widziałeś i uznaje, że to jest chore, to zobacz sobie salad fingers. Salad Zobaczyłem. Fingers, A mówię ci, Dokument jest jeszcze bardziej zryte, ale jest bardzo krótkie. I jeszcze ostatnio inne, czy tego człowiek bez twarzy, czy. Nie, nie, jakoś inaczej się nazywało. A to było tak poryte, że ja pierdzielę. To od twórcy. Starat Fingers, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, ja nie lubię takich animacji. A te... oglądaliście tu Gerson Cup? <grystanie> Boże. A one Man One Jar? Boże. Um, pomijmy to. No, pomińcie. Nie, nie googlujcie nie tego, nie sprawdzajcie co to jest. No, to jest poważne 18+, plus, plus tak. psychiatra. Mi tam tylko o tym mówił, więc jak w powiedział, nie, nie wchodzę, nie patrzę do dzisiaj, nie do dzisiaj na dzisiaj. Do dzisiaj mi nie radę. przeszło. Repus tutaj pewnie ma na topecie. <noise> no oczywiście. A nie, bo formata miałem jeszcze nie ustawiłem. A Repus A Charlie The Unicorn? A to nie. To... Też jest takie poryta animacja nawet. Fajna. Ale to śmieszna akurat. Mm -hmm. Co się tutaj dzieje? No, co czas jakaś A No właśnie, wróćmy co do, coś... do gry. A dawaj na chwilę. Tak, Muszę stabować? Sprawdźmy, <noise> ile mają. Nie wiem, wojska. A znów bo mają 440 tysięcy. Czyli zdobyli trochę wojska w wojnie. O, a jeszcze tak wrócę do książek, Aha. a tą czarną kompanię czytałeś? Nie, niestety. No też sobie zobaczcie, bo to jest bardzo fajna forma opowiadań. Dobrze to, to najgorsze jest, jak wchodzę do tego MPI-ku i jest tam dziesiątki książek, wszystko bym kupił. Jo i przeczytał. Metro, wszystkie fantazy, nie fantazy. To metro, ostatniego nie polecam. Ja jak wchodzę do MPiku sprawdzam książki, sprawdzam, wyciągam komórkę, sprawdzam cenę na necie. ok, kupuję na necie. Tylko zawsze tanie na necie. Czy ogólnie widziałem taką pracownicę w Empiku, uh -huh. co sobie stała po prostu pomiędzy książkami i czytała? Była gdzieś w połowie. Ja całe studia tak robiłem, że chodziłem do MPiku i czytałem książkę. Tam brałem sobie, szedłem do kafeterii i czytałem książkę z Empiku, potem wszedłem, odkładałem na półkę. <noise> tak samo mieliśmy, jak pisaliśmy pracę licencjacką. No to szliśmy w grupie, braliśmy wiesz, z ekonomii czy z czegoś książki, które były w Empiku i wiesz, fragmenty. pisywaliśmy I odkładaliśmy na półkę. A chociaż teraz się chyba już czepiają tego, z, tego, z tego, co wiem. Ale wtedy we Wrocławiu było bardzo przyjemnie. O, u mnie najbliższy MP to nad nimi gdzie jest, Bo jest gdzieś z kilkanaście kilometrów, a nie więcej. To u nie jest półtorej. Tak to jest, jak się żyje w ja. małym mieście. A najbliższy a nie. manufaktura. No to w ogóle wojna jest ta imperialna imperium, bo nie widzę, mają cały czas zero skora. No bo to nie ich wojna. oni tutaj są jako strona, nie? Aha, prosto niemieckie powiedziało. Ja, to jest cały czas tajna, i długa wojenka sobie, się tu utoczy. Oczywiście coś teraz wolno leci ten czas. No wróć na ten ocean no biją, na przykład. Wiesz, biją się dlatego. Ale buntów tutaj już akurat dostali rewolucjonistów. No, Lukasza leci na trójce prędkość, u nas na 60 000, czwórce. 60 tysięcy, 60 tysięcy, 60 tysięcy, 60 tysięcy. Ja pierdzielę. Ja to teraz bym sobie poczytał jakieś science fiction najbardziej. Nie wiem. Zawsze czas mam ochotę na jakieś science-fiction. Nie mam ochoty na fantazję, ale mam ochotę na science-fiction. Ja smoki. A, a smokiego ja bym sobie coś, coś z Warhammera dymności. poczytał na przykład. Ta? Z Warhammera coś. A ja ale są... trudno jest dostać coś z Warhammera w Polsce. Pamiętam, że kli... czytałem kiedyś tego... O tych... Wilkach, czy jakim tam jest... Jezu, nie pamiętam jak się to bractwo nazywa. Mm. I teraz... Nie to, to to nie, to nie, to jest u Niedźwiedzia, to jest fakt z Boma i Klingi. <laughs> z bowa i jego gildia, coś takiego. No właśnie. Ta, a, nie, z, z Warhammera, po prostu jest taka seria opowiadam że właśnie jakiegoś tam Space Marinesa, od początku jak go wzięli na tre... poprzez trening. A to nie Space i... Marines, mi chodzi o fantazję, tradycyjny Warhammer. A, taki? Nie, nie 40 tysięcy. Nie, to jest tylko z 40 tysięcy znam opowiadania. Z tego, z, z fantazy, to nie. Ja tam z kumplem właśnie mam sesję RPG. Co jakiś czas co? Wiecie co mam zapłać? No dobra, to kończymy ten odcinek, zacznijmy zaraz nowe po prostu. Mamy 32 minuty. Na razie, pa. Więcej reklam. A ja? Pa.